Cześć, ja jestem Anjon i od wczoraj biję się z myślami. Otwierać ten święty, czy nie otwierać? Okazja do otwierania jest znakomita. Mamy event 1 plus 1, czyli co dwie legendy to nie jedna. A ja mam wystarczająco dużo uzbieranych szardów, żeby wejść w Mercy i mieć pewność, że trafię legendę. A co za tym idzie, dostanę tą drugą dodatkową. Mimo to. Nie jestem przekonany, czy to zrobić. Nawet teraz, kiedy układam w głowie scenariusz do tego filmu, wcale nie mam pewności, czy na koniec otworzę szardy, czy nie. Dlatego chcę razem z wami przeanalizować wszystkie za i przeciw. Zacznijmy od czegoś oczywistego. Raid to gra, w której kolekcjonujemy czempionów. Więc co może mieć większy sens niż zdobycie dwóch nowych, błyszczących postaci? No tak, tylko czy na pewno zdobycie? Jeśli jesteśmy blisko Mersji, to tak, możemy mieć tą pewność, że dostaniemy dwie legendy, ale czy będą one nowe, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że mamy dwa losowania, czyli mamy dwie szanse na dobrą legendę, ale i tak te szanse są bardzo niewielkie. Mamy bardzo dużo legend, z czego tylko część z nich jest dobra, a nawet jeśli wylosujemy jedną z nich. To może nie być akurat ta, której bardzo potrzebujemy na naszym koncie. Natomiast sama próba zdobycia tych legend daje naszemu organizmowi zastrzyk dopaminy, co z pewnością bardzo lubimy, ale uwaga, możemy się od tego bardzo łatwo uzależnić. A to, jak mówił mistrz Joda, prowadzi na ciemną stronę. Wymierną korzyścią z otwierania szardów będzie na pewno to, ile dostaniemy kurczaków którzy przydadzą nam się później przy Champion Training, przy levelowaniu czempionów, na tym na pewno nie stracimy. Czy będą to rarki, czy będą to epiki? Jeśli będą to epiki, możemy je empowerować, ale pamiętajmy, że nie mamy podwójnych szans tutaj na wylosowanie epików, więc jest to tylko 8%. Ale oprócz tych kurczaków nie otrzymamy żadnych innych dodatkowych korzyści. Nie ma innych eventów, nie ma fuzji, Deck of Fate, Hero's czy jakiegokolwiek dowolnego eventu, który przynosiłby nam dodatkową nagrodę za otwieranie tych enchantów. Jednakże wartość enchantów w innych eventach jest, nie oszukujmy się, niewielka. W sam Mon Rush na przykład zdobywamy za nie bardzo mało punktów. Jedynie w Champion Chase, i to tylko wtedy, kiedy otwieranie enchantów łączy się z podwójnymi szansami na wylosowanie epika lub legendy, ta wartość jest znacząca, i otwierając enchanty w takich eventach jak ten, musimy mieć świadomość, że zmniejszamy swoje zapasy, które moglibyśmy użyć w czasie przyszłych eventów, a w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej będzie startowała kolejna fuzja. Co trzeba na pewno zauważyć, to tego typu event 1 plus 1 jest doskonały dla nowych i progresujących graczy to znaczy dla tych, którzy nie mają jeszcze wielu legend na swoim koncie, którzy potrzebują nowych czempionów, żeby zbudować coraz lepsze teamy. I dla takich graczy nie widzę przeciwwskazań przed otwieraniem szardu w evencie 1 plus 1. Długofalowo w tym evencie zdobędziecie najwięcej legend. Nie mamy nawet najmniejszego wpływu, jakie to będą legendy, ale nie mając ich wiele, każda z nich może coś wnieść dla naszego konta. Chciałbym też Wam zwrócić uwagę na kolejną oczywistość: czyli to, że szardy są jedną z wielu walut dostępnych w Raid Shadow Legends. I to my decydujemy, jak chcemy tę walutę wymienić. Jeśli potrzebujemy nowych czempionów, potrzebujemy dopaminy związanej z ich losowaniem, to nie powstrzymujmy się. Natomiast jeśli mamy inny plan na rozwój swojego konta, to postępujmy zgodnie z nim. I powiem wam, że nawet patrząc na to podsumowanie, ja dalej nie wiem co robić. Wiem, że dostanę dwie nowe legendy. Ale ostatnio przy podobnym tego typu evencie, no nie oszukujmy się, nie były to legendy, na które czekałem. Oczami wyobraźni chciałbym widzieć Harimę, ale rzeczywistość może być zupełnie odmienna. Dlatego ja zdam się na los. I biorę was na świadków, że. Jeżeli polska reprezentacja dzisiaj wieczorem strzeli bramkę Francji, nie bądźmy zbytnimi optymistami. Nie mówię, że ma wygrać. Jeżeli strzeli bramkę Francji, wtedy ja jutro otwieram szardy i biorę udział w tym evencie. Natomiast jeśli nie, wtedy cóż, widocznie tak miało być. Poczekam, może nie do następnych mistrzostw, otworzę pewnie szybciej. Ale pozwolę Robertowi i chłopakom zadecydować za mnie. Natomiast wy, jeśli otwieraliście, podzielcie się proszę w komentarzach, co wpadło, a co chcieliście dostać, a może wpadło właśnie to, co chcieliście dostać. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!